Niemocentryzm jeszcze raz, dlatego że widzimy, że nadal są osoby, które nie słyszały o niemocentryzmie. Co to jest? Niemocentryzm. Ja tylko powiem, powiedzmy tak ogólnie. Żyjemy w kuli, nad nami jest obrotowe niebo. O, to może. Natomiast 100 km nad nami znajduje się szkło nieba, które zabezpiecza tą wewnętrzną kulę, która się nad nami, to niebo, które się obraca. Cały kosmos to jest właśnie raptem 12542 km tutaj od jednej krawędzi kuli do drugiej krawędzi czyli kuli. Czyli średnica obrotowej. Kuli ziemskiej. Średnica to będzie, dorzucić 200 km średnio, no to będzie 12742 km. To jest tak, bo te wymiary są mniej więcej takie same i tutaj nie ma problemu, a my dzisiaj mówimy tylko takim, no, takim powiedzmy sportowym wstępem, bardzo krótkim i ogólnym, że coś takiego jest, znaczy to jest nasza rzeczywistość. Jest to materiał bardzo obszerny, dowodowy, który no, będzie w opisie do filmu. Natomiast chcemy dzisiaj porzucić taki aspekt, że w sumie niebocenstwem to jest tutaj nam potrzebne tylko do wyjaśnienia pewnej kwestii. Natomiast nie będziemy się z nim zajmować jakby dalej. Natomiast co my chcemy poruszyć? We różnych insygniach władzy jest krzyż równoramienny i nagle jest przeciwstawiony jemu albo równolegle funkcjonuje w różnych tam religiach, jest krzyż tak zwany chrześcijański. I to jest właśnie tutaj gwóźdź programu. I teraz tak, pytanie do wszystkich. Dlaczego krzyż równoramienny jest jakby obok krzyża chrześcijańskiego? To krzyż i to krzyż. Tylko teraz pytanie. Jaka jest różnica? Dlaczego ten jest równoramienny, a tamten jest na przykład z tym słupkiem dłuższym, wydłużonym, nie? No ja tutaj jednej osobie zadałem takie pytanie, dlaczego nikt nie pyta się, skąd się wziął krzyż równoramienny? No, co powiecie? No, krzyż równoramienny, dla mnie konstruktora statków powietrznych, to jest po prostu bumerang, który rzucając odpowiednio wraca mi z powrotem. Mówię o tym, jak jest równoramienny. Zwykły, tak. Proste, kwadratowe, nie wiem jak, czy próbowałeś kiedyś w dzieciństwie coś takiego, ale kiedy jest równoramienny, ma specyficzne właściwości lotne, powrotu, po prostu wraca. Dobra. A dla mnie krzyż równoramienny jest na koronie orła, zamkniętej koronie imperialnej orła polskiego. No i właśnie, no i pytanie, co on tam robi? Przecież jedni się dadzą pokroić na kawałki i powiedzą, że to jest kult solarny. Że to jest element kultu solarnego. No ale dlaczego nie jest równoramienny? Nie, jak go wpiszemy w koło, to będzie pasował. Ale w koło, ale co to chodzi? Tu mamy świadectwo starożytnych Polaków. Mamy mandalę polską, która właśnie nosi w sobie właśnie, i to nie tylko polska mandala, są celtyckie mandale tak samo. Czyli to jest symbol życia w środku, czyli tego niebocentryzmu. I one właśnie na to wskazują, i przecięcie tych dwóch słupków równoramiennych, tego pionowego i poziomego, znajduje się w centrum kuli, w której my żyjemy, i to oznacza, a tam jest miejsce Boga. I praktycznie powinniśmy krzyż równoramienny, który jest takim no, utajnionym kwestią, używać słowa krzyż czyli niebocentryczny. Krzyż równoramienny to jest krzyż niebocentryzmu i on jest w różnych strukturach religijnych, pozareligijnych, wykorzystanych w różnych medalach, orderach i tak dalej. On jest równoramienny, on nie jest akurat tym podłużną stójką. I oznacza, właśnie symbolizuje Boga, tego wszechmocnego Boga. Ale jest on właśnie używany przez różnej maści odstępców. Właśnie przez używanie, oni nawet nie tłumaczą, dlaczego nie jest równoramienny. A ci tacy krytycy powiedzą, że to jest kult solarny. No bo on przecież istniał właśnie w tym czasie tak zwanego rodzimowierstwa, kiedy odstępstwo królowało na ziemiach polskich. No tych polskich ziemiach od Brytanii do
jeszcze tam dalej, powiedzmy, do Kamczatki, nie do Kamczatki, tylko do Sachalina, do wyspy Sachalin. No. A więc widzimy, że tutaj jest ten krzyż, jest taka różnica. Natomiast, no, czyli mniej więcej wyjaśniliśmy kwestię tego krzyża równoramiennego, skąd on pochodzi. On pochodzi z niepocentryzmu. Tylko, no, inni powiedzą, że zobaczył tam, powiedzmy, że to jest kult solarny, coś takiego. Tak powiedzą, ponieważ no, w tym czasie było, tak jak mówiłem, te kwestie zostały zaczerpnięte z niepocentryzmu. Później, jak przyjęto ten kult solarny, no to stwierdzili, że ten krzyż to musi oznaczać Słońce, bo to też w centrum jest, a więc musi być. A więc tak historycy to zinterpretowali. Natomiast dawno, to powiedzmy ta bardzo dawna polskość mówiła o niebocentryzmie, bo mamy właśnie mandalę, czyli symbol życia w środku Ziemi. Czyli to tutaj mamy kwestię zamkniętą, kwestię tego krzyża równoramiennego, czyli niebocentrycznego. Natomiast jak to teraz przedstawić? Ten krzyż, to jest wręcz kult krzyża, ten z tą stójką. No słuchajcie, to jest nic innego jak narzędzie zbrodni. Nawet pod tych filmami tutaj, które robiłem na temat symboliki, to zwrócono mi uwagę, no to niech pan powie coś takiego. Jeżeli ten jest krzyżem niebocentrycznym, to czym jest ten krzyż z tą stójką, czyli z tym słupkiem wydłużonym? No to ja mówię, to im odpisałem, no niestety, to jest tylko narzędzie zbrodni i nic więcej. Natomiast, i nic więcej, tylko narzędzie zbrodni. Natomiast krzyż, ten równoramienny jest krzyżem niebocentrycznym. Ale mamy tutaj jeszcze bardzo taką ciekawostkę. I to też trzeba powiedzieć. No i słuchajcie, to co teraz powiem, no trudno. Trudno jakby tutaj tego nie powiedzieć w ten sposób, powiedzmy. To co za chwilę powiem. Otóż znamy takie hasło. Brońcie krzyża od Bałtyku do Giewontu. Tak to się mówi? Tak od Giewontu do Bałtyku. Od Giewontu do Bałtyku. O, brońcie krzyża. No bo góralem on był, prawda? Tak, to powiedział Kac, o takie miał nazwisko. To powiedział Kac. On miał takie nazwisko i ten pan Kac rzucił takie hasło. I teraz tak, w jednej z, jak mi przekazano, bo tak mi przekazano, w jednej z kurii, kiedy tutaj był w Polsce, stało się tak, że zrobiono pewną ustawkę, żeby uwiarygodnić to hasło brońcie krzyża. Żeby jakoś umotywować silni ten kult krzyża, żeby to było. Zrobiono taką ustawkę, że co niektórzy namrodyści, którzy tam byli w tej tego, oni mu podstawili nogę, on przyrżnął w ścianę i upadł. I to było na oczach kilku świadków, było ich bardzo dużo, ale po prostu jeden po pewnym czasie puścił farbę i opowiedział właśnie o tej sytuacji, dlaczego później na czole miał plaster, nie? No i ten Pat Kac, nazwy to jest też niestety nemrodysta, pan Kac, i on właśnie wtedy uległ temu właśnie wypadkowi, znaczy podłożył mu celowo nogę, po to, żeby właśnie to poszło w eter i żeby Polacy latali z krzyżem. Po prostu zrobiono ustawkę w pewnej kurii, przyszedł tego, on im powiedział to, a później... To wiadomo, to była taka ustawka, żeby po prostu znów Polacy weszli w fałszywy kult. Czyli mamy tych elementów zamykania całą masę, a więc co niektórzy mogą tutaj być obrażeni na podstawie tego, co ja tutaj mówię, ale niestety, wiecie co, jest taka zasada. Prawda ma to do siebie, że ma wartość bezwzględną, i nie ma znaczenia, czy się komuś to podoba, czy nie. I ona nie podlega demokracji. Łapiemy? Tak, znaczy, matematyka, tak? Tak, mówią dokładnie. Również ojcowie redemptoryści w Radia Maryja. I to co trzy dni, cztery, w sobotę i w niedzielę Radia Maryja obchodziło 24. rocznicę założenia. I ja zauważyłam, że ojciec Tadeusz Rydzyk miał właśnie krzyż niebocentryczny z tyłu na plecach. Na biało był ubrany i
wyraźnie równy krzyż, czyli dwa prostokąty skrzyżowane równe. Bo pan Szczytyński prezentuje swoje poglądy, bardzo kontrowersyjne. Dokładnie. Chcę tak troszkę to załagodzić i jeszcze raz przypomnieć, że to są sprawy wiary, są sprawami bardzo i bardzo delikatnymi. Nie chcemy nikogo urazić. Wiara to wiara, a biznes to biznes. A tak? Jednak trzeba się upomnieć o ten krzyż niebocentryczny w koronie imperialnej, czyli zamkniętej orła, którego nadal brak, a prezydent drugiej RP, August Zaleski, przywrócił go w 56 lub w 58, jak z ostatniego filmu Państwo się dowiedzieliście, bo z księciem Światowełkiem na ten temat rozmawiałem. W każdym razie nie wzięto tego krzyża pod uwagę w roku 1990 po transformacji, kiedy przywrócono orłowi koronę. Bo orzeł, tak, orzeł w PRL-u był bez korony. I specjalna ustawa pod to, że przywrócono koronę. Ale jaką koronę? Wasalną, niezamkniętą, bo otwartą i bez tego krzyża niebocentrycznego. I tutaj chcę pytanie tak postawić telewidzom i słuchaczom. Dlaczego? Kto boi się tak bardzo tego krzyża niebocentrycznego, że nawet wolał tą koronę taką otwartą, wasalną, niż tą prawidłową, którą prezydent drugiej RP, legalny, konstytucyjny prezydent August Zaleski przywrócił. I ja nawet jako prawnik legalista powiem Państwu, że dopóki nie ma na koronie orła krzyża właśnie niebocentrycznego w koronie zamkniętej, możecie Państwo być pewni, że ciągłość z drugą RP nie została przywrócona. Zamknięta. Nie została przywrócona, ponieważ to, że przywrócono koronę podobną do korony, która była przed napaścią III Rzeszy Niemieckiej na Polskę, zdefiniować, kiedy druga, kiedy to nastąpiło 1 września 1939 roku. III Rzesza Niemiecka napadła na II Rzeczpospolitą, ale August Zaleski po wojnie w latach 60. przywrócił ten krzyż. To jest ten krzyż, który orzeł polski miał od odzyskania niepodległości do 1926 roku. Prawda? Kojarzycie Państwo taki orzeł? Inaczej trochę. Zaraz się wypowiem. Tak. Jeżeli chodzi o ten element rewolucyjny dla mnie jako byłego pilota myśliwskich, to powiem tak. Lecąc na dużych wysokościach, nigdy nie zaobserwowałem kulistości ziemi. To taka ciekawostka. Dla mnie jako pilota. W porządku. Ale doświadczenie jeszcze jako informatyka, elektronika, to dzisiaj mamy potężnej mocy miniaturowe lasery za grosze, które do 100 km spokojnie świecą. Można stanąć przy bezwiecznej pogodzie nad taflą jeziora, ktoś po środku tego promienia i poświecić z układami oczywiście optycznymi, żeby mieć zbliżenie na, nie wiem, 30-40 km przez jezioro i zobaczyć po środku, na jakiej wysokości przelatuje promień laserowy. No to, jakby to powiedzieć, to jest takie najbardziej trywialne stwierdzenie kształtu Ziemi, po której chodzimy. No to już nie będę się zagłębiał w siły odśrodkowe, bo nie ukrywam, że zaprojektowałem nowy typ samolotów potężnych transportowych, w oparciu o dziwne właśnie zbiegi okoliczności sił, w tym odśrodkowe, pojazdu transportowego, lotniczego, który będzie w przyszłości, właściwie już, można wręcz powiedzieć, na każdych pokazach lotniczych, pokazać, że my obserwujemy zupełnie inną rewolucję transportową w oparciu o te siły odśrodkowe, które trzymają i równoważą to, że chodzimy, prawda, tak zwanym pionowym układzie, teraz pionowym do czego, to było mówione. I to jest konkurencja, ale to już tylko dla fachowców, samolotu Ospreya, który tam, nie wiem, 20-30 żołnierzy zabiera, a obserwujemy rewolucję, nie wiedząc o tym, ja nawet też
konstruując nowy typ samolotów różnych tam na Okęciu, nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że my ocieramy się codziennie o to, widzimy to, kształtujemy, a tego nie możemy dotknąć. I, także ten samolot Osprey amerykański pionowego startu dla 30 żołnierzy, on funkcjonuje w oparciu o kilkaset, 500 nawet tonowe samoloty w układzie. W tym elemencie, bo nie chcę szczegółów za bardzo dla fachowców ujawniać, gdyż mam wrażenie, że albo jestem pierwszy, albo też wszyscy o tym wiedzą, mówię o wybitnych fachowcach, biurach konstrukcyjnych, lotniczych, a ściśle to ukrywają. Prostą, trywialną rzecz rewolucji w oparciu o te siły centryczne dla nas konstruktorów. Dziękuję. No dobrze, czyli tutaj mamy taki element i teraz tak, no to trzeba teraz wrócić do tego pytania. Tutaj mamy jakby taki wstęp, no, taki techniczny, jakiś tam, powiedzmy, ciekawostka, a to teraz w tej całej pogadance mamy tak, to było pytanie, komu tutaj zależy, żeby nie było tego krzyża niebocentrycznego. I to jest dla Państwa, dla sprawdzenia. A jest to akurat ciekawostka. Dla sprawdzenia mamy taką rzecz. Jeden z klubów piłkarskich miał krzyż niebocentryczny w swoim herbie. To jest klub hiszpański, bodajże z Madrytu albo z Barcelony, ale już tego dokładnie nie wiem. I tam się zmienił właściciel. I póki był jakiś stary właściciel tego klubu piłkarskiego, to nie było problemu, był krzyż niebocentryczny. Ale nagle się dzieje czary-mary, no, to jest bardzo ważne, to jest taki szczegół. Nagle się zmienia właściciel i on sobie nie życzy tego krzyża niebocentrycznego. Czyli ten właściciel był świetnie zorientowany, to znaczy, że on kazał to usunąć i oni to usunęli. Jeżeli się nie mylę, to jest chyba Real Madryt albo jakiś tam. To po prostu Państwo muszą sprawdzić to, jakie były te herby tego. Tutaj jest sytuacja tak samo. Kiedy w roku 1918 mieliśmy ten krzyż, zamkniętą koronę imperialną, krzyż tego, nagle jest przewrót i po przewrocie krzyż znika. Czary. Tak jest. Po przewrocie majowym. Od 27 czary, co? Czary, czyli ktoś był świetnie zorientowany, że to jest jakiś gwóźdź programu i on musiał to wziąć i wywalić. Pytanie, dlaczego on to wywalił? Nagle jakiś robią przewrót, czary mary i nagle krzyż znika, a ludzie nawet nie wiedzą, co jest grane. A nagle komuś to przeszkadza. I w 89 powtórzono to, zrobiono przewrót zbrojny, no, od stanu wojennego w trybie ciągłym, to było przez kilka lat, przewrót, niby zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolita i niby przywrócono koronę, ale jaką koronę właśnie? Wasalną. Znowu, bez krzyża niebocentrycznego. To znaczy tak, co jest tutaj jakby elementem? Korona w tym roku? W 90 roku była ustawa. Pytam się pod kątem tym, że no, bywam na... okrągły stół to jest. Bo bywam na światowych kongresach, konferencjach i na 2013 roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie gwoździem programu jest zawsze uczestniczący Jerzy Buzek, było logo. Tam jest 5000 prezesów, dyrektorów, menadżerów z Polski ściągniętych, czyli pewnego rodzaju lobby. I co mnie przygwoździło, uderzyło, to kula ziemska, taki logotyp, który się poruszał, z tego co dokładnie nie pamiętam, ale mam to zarejestrowane cyfrowo, ale miałem wrażenie, że cała Europa, łącznie z Rosją, jest na kolorze czerwonym zaznaczony. Cały świat, tam jakieś dowolne kolory czy kontury, natomiast tutaj jedna masa czerwona. Odnośnie właśnie tych elementów znaczenia kontynuacji pewnych zdarzeń historycznych, przekazywania obecnym menadżerom, którzy o całym kraju gospodarczym naszym decydują. Czyli widzimy, że symbolika to nie jest taki pic na wody fotomontaż, bo jaka jest generalnie taka idea, że te symbole to jest taki, no, taka nieistotna sprawa. No, ładna mi nieistotna sprawa, jeżeli ktoś przypina się, nowy właściciel tego, załóżmy Realu Madryt, bo to trzeba sprawdzić, dokładnie. Ja mógłbym się tam dowiedzieć, ale po prostu to może w opisie ja się dowiem, który to klub jest i w opisie to udokładnię. I teraz nagle czary mary. A w komentarzach też napiszemy. Czary mary i nagle coś, co jest jakby no, dla większości ludzi nieistotne, nagle
Zmiana tego... Nie, 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 proszę sobie ten krzyż wyrzucić po prostu. Ja może jakby był ten ze stójku chrześcijański, może by nie każdy wyrzucić, nie? Ale akurat był ten, to wek. I to jest właśnie ciekawe. I tu tak samo, jak widzimy, jak ważna jest symbolika, jeżeli na takim... I to mnie nawet wkurzyło, że Europejski Kongres Gospodarczy, czyli teoretycznie kraje Unii Europejskiej, ale one się rozlewają tym elementem czerwonym na wschód. No właśnie, a więc widzimy, jak ważna jest symbolika. Czyli społeczeństwo się generalnie Polaków ustawia, że ta symbolika jest nieistotna. I Polski nie było, tak? Nieistotna. Po prostu nie było Polski, że to tylko Polska, bo Polski Kongres Gospodarczy. Tak, ale nie ma... Przeciągnięciu samej Europy. No, to jest przeciągnięcie... Przeciągnięcie, tak. Po to, żeby moim zdaniem podprogowo przeprowadzić pewne operacje a konto przyszłościowych zdarzeń polityczno-finansowych. Ale przychodzi mi coś do głowy, że to jest odtworzenie, antypolskie odtworzenie Imperium Lechitów. Bo to są właśnie od Atlantyku do Pacyfiku granice Imperium Lechitów. Ale pod innym... Pod innym szyldem, bo ta czerwień szyldem też została królom skradziona. No właśnie, wiedziałem z internetu, to właśnie fajny element rotu. Komuniści używali czerwieni. Tak, to mi się podobało. W tej książce tutaj, ten, który tutaj to drukował i tak dalej, bo tu widzę trochę, to jest szachownica nawet, o, proszę. Jak ja to. O, jaka symbolika. Symbolika, proszę. O, ale która szachownica z którego roku? To nie jest. Bo się okazuje, że były inne szachownice. No popatrz, tutaj jest na tej obwódce. Mm-hmm. To jest szachownica. Bo układ biało-czerwonego przekręcenia jest. Tak, z lewej strony było białe. To jest to, tylko z tej strony nie jest zrobione. Mm-hmm. Nie? Ktoś to myślał. Ale jest to taka. W 2001 bodajże jest. No, jest zawiązanie. Nie widzieli, że kolorem narodowym jest szkarłat. To jest czerwień królewska, to jest szkarłat, bardzo rzadki kolor i też właśnie ludzie są nieprzyzwyczajeni tego szkarłatu, że coś nawet nie wiedzą. Dlaczego oni mają coś wiedzieć? Bo oni tego nie wiedzą. A dlaczego mają nie wiedzieć? No właśnie, no dlatego, o czym my tutaj rozmawiamy. Podprogowo, przeciągamy tematy. Tak jest, nie? A więc oni mogą nie o tym nie wiedzieć, bo, znaczy mogą. Oni o tym nie wiedzą, a jak się dowiedzą, no to no co? Pomyślą, takie szczupki tam siedzą, nie? Ale całe szczęście, że jesteśmy Słowianami od Weny i w związku z tym ludzie zagłębiają się w myślenie. No właśnie tak, teraz tak. I teraz co tutaj mieliśmy? Czyli to pytanie. I teraz tak. Jeżeli zdjęto to, ten krzyż, w 26 roku, a więc musiał, 27, tak? Po przewrocie majowym. A więc stąd wniosek tutaj wynika, że komuś zależało na tym krzyżu i na tej koronie. Czyli tu nastąpiła zmiana władzy, bo to jest element spinający, a więc jeżeli już jest korona otwarta, tak? To już jest korona, która mówi o tym, że państwo jest podporządkowane. No i teraz od razu... Jak śmietnik, że wszystko można wrzucić. To jest podporządkowane, czyli jesteś na smyczy. Czyli przewód majowy miał jaki cel? Żeby ci, którzy to organizowali, żeby Polska była na smyczy. U kogoś. I teraz, my już wiemy u kogo, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, nie? Czyli jak mi to właśnie przekazano... Jak nam to przekazano? Co się stało w tym właśnie tym 27 roku? 26. Tak, 13 maja 1926 był przewrót majowy. I tak, i co się stało? Gdzie prezydenci spotkali się na moście i przekazali sobie władzę. Przy okazji 600 żołnierzy zginęło na skutek walk. O tą władzę. Pytanie do Piłsudczyków, bo tu być może państwo zwolennicy Piłsudskiego znajdziecie jakąś odpowiedź na to. No właśnie, pociągnijcie. Dlaczego rok przewrocie majowym dał Piłsudski sobie zlikwidować krzyż niebocentryczny i zamkniętą koronę Piłsudski dał sobie zlikwidować. Imperialną, dokładnie, zamienić na koronę wasalną, którą dzisiaj widzimy na herbie Polski. Przepraszam, muszę uzupełnić coś. Wyłapałem zdjęcie, które dla mnie jest, wydawałoby się, fotomontażem. Piłsudski zmarł kiedy? 35? Tak. Coś w tym stylu. Kilka tygodni po podpisaniu tej konstytucji. I patrzę, w pierwszym rzędzie siedzi Adolf Hitler na pogrzebie Piłsudskiego. A to normalka. Znalazłem to zdjęcie i w mojej mentalności nie pasuje mi to. Fotomontaż czy co? Nie, nie, nie. To nie jest fotomontaż, to jest problem. To było to niesamowite. To nie jest fotomontaż. Jak można było ludzi z kolona robić?
Hitler był na pogrzebie Piłsudskiego. Jak można było kogoś takiego zaprosić? Prześlę zdjęcie, żeby... Pogrzeb. Jest, to mam, jest. To mówię, w szoku jestem po prostu. No chyba, że ktoś ma dowody, że tak nie było, a więc po prostu... Ale takie zdjęcie jest, ja to widziałem. W pierwszym rzędzie jeden, i wytłumaczony, dlaczego, po co, na co on tam przyjechał. No i właśnie chcielibyśmy to uzasadnienie, bo to otwiera Polakom właśnie drogę myślenia. Tu mamy akurat, załóżmy, pół lasu rąbiemy od razu. Ale nie, skończmy tutaj na razie ten krzyżyk. Mamy przewrót majowy. Teraz nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Nie? To teraz trzeba to powiedzieć chociażby tu parę zdań na temat tego przewrotu majowego. Sprawa dotyczy obrotu pieniądza. Czyli państwo, czyli może tak, ja dam przykład, żeby to lepiej zrozumieć. Na przykładzie krwiobiegu w organizmie. Jak ci nikt nie spuści krwi, no to ty żyjesz, ale niech ci ktoś na przykład 250 ml, tak jak i słaby człowiek starszy, niech ci spuści... Czy my mówimy o skoku dolara w 2006 roku, chyba czy 2007, za pana premiera M, gdzie 60, moim zdaniem, miliardów złotych wypłynęło w wyniku kursu dolara, złoty 95, znaczy 15? Nie, to jest, już mamy dawno. Że tak, czyli później. Wbiłem w pewne obserwacje moje, tak. Niezauważone przez wszystkich, oprócz bankowców. Tak jest, to jest 2000 któryś. Czy tam tak? 2006 bodajże. 2006. No bo mam skany tego, bo ale sam... krwiowy. No to teraz proszę sobie wyobrazić, spuszczamy tą krew temu delikwentowi, nie? Czyli państwo ma spuszczone jakąś tam krew, no w organizmie, spuszczasz 250 i co masz? Czasami są takie typy, że takie organizmy, że oni przy takim nagłym spuszczeniu, oni mają telewizor w oczach. I to jest normalna rzecz. I w tym momencie jedna ekipa Polaków chciała, żeby pożyczać pieniądze nie od komercyjnych banków żydowskich na Zachodzie, tylko żeby ten cały kumulowany podatek był w banku centralnym i bank centralny, żeby że cały wysiłek państwa polskiego był po prostu włożony w bank centralny, a centralny by za jakiś tam 1%, symboliczny, do obsługi tylko tej kapuchy, pożyczał dalej na przemysł zbrojeniowy, rozwój i tak dalej, okręty, kopalnie i cuda na kiju, drogi, infrastrukturę, wszystko, samoloty, produkcje samolotów i tak dalej. Mogę pewnym uzupełnieniem zaobserwowanym w sieci, ale uzupełnić to, co u mnie, a strategie finansowe mam w jakimś tam stopniu opanowane, otwarło mi nowe spojrzenie, to o czym cały czas wnioskujemy do naszych widzów, spojrzenie na sprawę obiegu kapitałowego. To tylko krótka sprawa, żeby w tym momencie uświadomić to, co u mnie zrewolucjonizowało mi podejście do mentalności fenicjańskiej. Przychodzi, i tu jest pewien taki żart, ale on jest konkretny, aż za bardzo konkretny. Przychodzi turysta w greckim hotelu, no i mówi, że nie wie, żeby się zatrzymał tu z rodziną, no i chciałby pooglądać. Recepcjonistka, czy właściciel, recepcjonista, mówi, dobra, tu ma pan klucze, ale 100 dolarów niech mi pan zostawi, tam godzinę pan sobie pochodzi po hotelu, proszę bardzo. Zostawił turysta te 100 dolarów, ten ma 100 dolarów, biegnie do piekarza. Ty, oddaję ci 100 dolarów, bo byłem ci winien. Piekarz patrzy, kurczę, 100 dolarów mam, w końcu mogę komuś oddać. No to mówi, kurczę, no to ja byłem za węgiel winny. Biegnie do składu opału, ma 100 dolarów, jesteśmy kwita. Ten mówi, no kurczę, przepraszam, bo tu muszę wrócić do hotelu, więc taka dyskomfortowa sytuacja towarzyska. Biegnie do panienki i mówi, ty, słuchaj, bo byłem ci winny tam stówę, nie? No tak, byłeś winien, masz tą stówę. Panienka mówi, kurde, mam stówę, biegnę do hotelarza, wraca do tej samej recepcji, oddaje 100 dolarów. Wszyscy są rozliczeni. Turysta wraca, zabiera 100 dolarów, mówi, chyba jednak nie zatrzymam się. No i teraz wracamy do roku 20, do przewrotu majowego. I ta jedna grupa chciała takiego obiegu kasy w państwie i nie ma wycieku na zewnątrz, czyli nie spuszczasz krwi. O tym mówimy. Nie spuszczasz krwi, czyli żyjesz. No mało tego, czym jest, przepraszam, muszę uzupełnić, bo w związku z tymi liniami technologicznymi, co zdeponowałem. Przykładowo, nie wiem, bateryjka. Ona waży 5-10 gram. Jako plastyk, w hurtowniach, nie mówię o potężnym hurcie, minimum, to warte jest
nie wiem, 30 groszy. Ta bateryjka kosztuje w rynku, no niech powiedzmy, 50 zł. Jak się ma 30 groszy do 50 zł? I to jest właśnie ta wartość dodana, którą dodajemy jako producenci, czego się cały świat boi, nas, którzy tworzymy, wrzucamy naszą wenę, intelekt, do produktu, przetwarzając te 10 gram plastiku na 50 zł, robiąc eksport, struktury, serwisy. I to są tak potężne produkcyjne pieniądze dla każdej gospodarki, bo tu odnosimy się do naszej firmy. Ja miałem dziesiątki milionów, powiedzmy, obrotów na elektronicznych systemach kumulujących grupy kapitałowe. To po prostu jest lawina pieniędzy, praktycznie dając tylko produkt do obiegu, właśnie do tego chciałem wrócić i uświadomić społeczeństwo, że robiąc jakąkolwiek produkcję, cokolwiek, nie wiem, kartkę, to od razu mamy kilkaset procent wprowadzonego i jeszcze wyeksportowanego nadwyżkowo nieprawdopodobnej ilości energii. Polacy dzisiaj byliby najbogatszym krajem na świecie, gdyby tylko wprowadzić specjalne służby, tak jak w Niemczech mają, że każdy, takie powiedzenie już od długiego czasu, każde stanowisko pracy jest dobrem narodowym. Taki program jest od dawna, że szukają przyczyn, czy nie było to sztuczne przejęcie i zniszczenie. Tego w Polsce nie ma. I dlatego Polacy, mając potwornie duże kapitały intelektualne i też fizyczne, wypompowano, zniszczono tego, ten krwioobieg w postaci fabryk produkujących. Ja nie wiedziałem, co z pieniędzmi robić, produkując byle jakie drobne rzeczy. Znaczy, no tam makoparki, inne rzeczy, ale po prostu kasa była nie do ogarnięcia. Przepraszam. W porządku. I teraz, no to mamy przykład, załóżmy ten krwioobieg, nie? Ten przykład. I teraz na czym polegał cały przewrót majowy? Na tym, żeby wygrała ta opcja polityczna z kapitałem zagranicznym, żydowskim, która chciała, żeby w tym krwiobiegu spuszczano krew z Polski, a te pieniądze, żeby lądowały poza granicami kraju. Żeby nie był krwiobieg zamknięty. Czyli to jest powtórka. Czyli tak jak trzeciej RP. To jest taka, tak, oczywiście. Dokładnie to samo, to dlatego ta korona nie ma, czy na wschód, czy na zachód, ale wypompowywano pieniądze. Identyczna korona. To chodzi o tego. I teraz ci, którzy wygrali, czyli ta opcja, ona sobie zażądała, ta żydowska opcja, ona zażądała usunięcia tego. To jest to samo, co z tym klubem piłkarskim w Hiszpanii. To jest to dokładnie to samo. Ta opcja sobie, bo nie widzieli, co to znaczy. Ale nieprawdopodobna siła tego nastąpiła, bo wszyscy, jak to się chyba jesteśmy po studiach i takich jak my poszkodowanych, co Sam Walny też potwierdził, po studiach, mądrych, najczęściej produkujących czy tworzących jakieś produkty, usługi, ludzi, tak jak fabryki, zniszczono, ja na przykład przegrałem z nieistniejącą firmą w sądzie. Jedną z fabryk mi zablokowano, to mówię na marginesie, że ten element funkcjonuje bardzo dobrze, tylko kiedy zniszczono fabryki duże, potężne energie tam poszły we Wrocławiu, to możemy mówić w Pafawach, Polar, Wrocamet, Polena i Dolpima, wszystkie fabryki zniszczono, bo one dawały tysiąckrotnie minimum przełożenia do tego krwiobiegu. Po prostu było, tak. Po prostu nie do ogarnięcia pieniędzy. Teraz przeszło to na firmy prywatne, mniejsze kapitały. W porządku. Teraz ja właśnie teraz powiem, że ta sytuacja z 26 roku to była powtórka z tego, co lichwą wyrzynano z Polski, zabierano dukaty i ładowano w rewolucję francuską. Finansowanie rewolucji francuskiej. To jest dokładnie powtórka. I od 27 już wiadomo, nie było, to już wiadomo, o co chodziło, bo chodziło o pieniądze, żeby gdyby Polska była, ta druga RP, w zamkniętym obiegu, trzecia tak samo, nie? Żeby trzecia była, to po prostu zmienia się po tej rzeczy. Tutaj my po tych właśnie takich detalach wiemy, że chodzi o kasę, a ten element to oznacza, że jeżeli tutaj jest jakby na tej koronie ten krzyż niebocentryczny, czyli przedstawiający Boga, to ci nemrodyści, czyli bankierzy, oni tutaj chcą to usunąć, że teraz my rządzimy, Bóg nie ma prawa rządzić, on nie ma prawa mieć wpływu na finanse tego kraju.
To tak właśnie można powiedzieć skrótowo, ale widzimy, jak ważne to są takie szczegóły właśnie związane z tym. To jest tak samo, że tak samo, tutaj już tak zamarkuję temat, bo to już byśmy jeszcze gadali dość długo, to jest tak samo z tymi swastykami. Jedna się w tą stronę obraca, druga się w drugą stronę obraca, nie? Ale to już jest następny film i tak dalej. Czyli zapamiętajmy z całej tutaj dyskusji. Krzyż niebocentryczny symbolizuje Boga, tego Wszechmogącego, który mieszka w środku kuli. I ten atrybut boskości mają w różnych takich organizacjach, orderach i tak dalej. Ale nawet oni nie muszą o tym wiedzieć, co to oznacza, ale oni mają to. No nie muszą wiedzieć, po prostu nawet, no tak jest, taka tradycja mówi i tak dalej, że to są te krzyże niebocentryczne, które wskazują o boskości, to jest jakby tego. Natomiast krzyż ten ze stójką chrześcijański jest tylko i wyłącznie narzędziem zbrodni. I tutaj praktycznie to się tutaj zamyka, a kwestia symboliki jest tak ważna, jak widzimy z tych przykładów, z klubu piłkarskiego, z przewrotu majowego, czy z tej sytuacji teraz mamy w trzeciej RP, nie? Że ta symbolika jest, ma kluczowe znaczenie. Są niektóre partie polityczne, które mają w sobie właśnie tą symbolikę tej korony wasalnej. Czyli one jakby mówią przez tą symbolikę, że my, jeżeli kiedyś byśmy mieli władzę tutaj w Polsce, to my nadal będziemy ją trzymać na smyczy. Załóżmy nemrodystów z zachodu. Trącę się, załóżmy. Bo to chodzi o korwinistów, mienią się na dodatek monarchistami, proszę Państwa. To jest sprzeczne w rzeczy samej. No po prostu nie można być monarchistą i równocześnie trzymać korony wasalnej, no bo po prostu polska monarchia to nie jest monarchia wasalna, no zupełnie co innego. I ja przypomnę, że poprzednie logo tej partii to był Feniks, to też symbol złowieszczy dla Polski, ale powrócę do tego słowa Fenicjanie. Takie użyłeś słowo. To bo chodzi o kasę. Bo to jeżeli... Ale kim są Fenicjanie? Fenicjanie. Byli Fenicjanie. Żeglarze i handlarze. No. Ja to bardziej system. Żeby tego nie mylić. Ja podchodzę pod globalne systemy zarządzania i nie chciałbym rozwijać się szerokiego, bo to cały, że powiem, odcinek mógł być poświęcony. Moje przemyślenia odnośnie sytuacji kapitałowo-fiskalnej na świecie w aspekcie nowych systemów rozliczeniowych. Dla przykładu wprowadzenie bitcoinów, czy kasacji Kaddafiego, który chciał kłuć w złocie, czyli pokrycie prawdziwe, każdy miał w kieszeni, bo to go zgubiło, prawda? I teraz następuje nowa era elektroniczna, wymiany bitcoin jest tylko pewnego rodzaju przykładem ominięcia całej systemy fiskalnej, to co w cudzysłowie we Wrocławiu mamy namiastkę tego na tak zwanym śmietniku, pod młynem. Mhm. Czyli ominięcie 23% VAT-u, 20% dochodówki i slalom między ordynacją podatkową 2003 roku. Po prostu, jeżeli te systemy elektroniczne, wymienne, punktowe na produkty pójdą w formie elektronicznej, dzisiaj pieniądze od pewnego czasu, ale dzisiaj tu przy internecie, po prostu nie powinny wręcz być, bo zupełnie inny układ jest. Można stworzyć prawdziwy, naturalny układ, czyli nie wiem, produkuję taką bateryjkę, wprowadzam ją punktowo do obiegu. To jest całkowicie, to już w tej chwili mamy. Omijamy wszystkie sytuacje rozliczeń światowych i każdy swój produkt wprowadza w postaci punktów. Bitcoin jest tego pewnego rodzaju tylko namiastką. Nie ukrywam, że zrobiłem globalny system zarządzania bazami danych kapitałów i ten element może położyć systemy te, o którym mówimy, fiskalne, czyli zabezpieczyć układ finansowy Polski. Dobrze, to praktycznie, proszę Państwa, i tak byśmy jeszcze dalej mówili, bo tutaj, słuchajcie, no myśmy i tak, no taki niby prosty temat, jaki jest krzyż taki, zrąbaliśmy w pół lasu, a jeszcze, ale las jest bardzo długi, także możemy rąbać dalej, ale my już nie będziemy rąbać dalej. Dzisiaj zakończymy. Także dziękujemy za uwagę. Proszę tutaj, zapraszam do opisu, do tego filmu, jak i do wszystkich tutaj na Królewska TV, gdzie będą no, szczegółowe takie różne informacje, na tyle, na ile powiedzmy my tam poznajdujemy i opiszemy, ale to będzie uzupełnienie do tego filmu. Także dziękujemy i do następnego razu.